Czepek, tradycyjny i nieodłączny element stroju pielęgniarskiego, choć w dzisiejszych czasach już bardziej symboliczny. Dziś swoje czepki otrzymali studenci kierunku pielęgniarskiego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Akademii Śląskiej. Dla przyszłych adeptów to niezwykle ważny moment, bo uroczystość czepkowania stanowi pierwszy stopień wtajemniczenia w tym zawodzie. Jest to dla mnie ważny dzień przede wszystkim. Na pewno będę jakieś za kilka lat, jak już będę pracowała, miło wspominać te czasy no, takiej młodości, dopiero zaczynania, wchodzenia w ten taki etap. No, będziemy pewnie oglądać zdjęcia z koleżankami z tego wspaniałego dnia i wspominać, więc no, cudowny dzień naprawdę. Wydział Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi powstał w ramach uruchomienia pierwszych na Śląsku i trzecich w Polsce prywatnych studiów medycznych, a czepkowanie odbyło się po raz drugi. Podczas czwartkowej uroczystości swoje czepki otrzymali nie tylko studenci drugiego roku pielęgniarstwa, ale również absolwenci. Na głowy pierwszych nałożono czepki białe, które symbolizuje już, że taka osoba studiuje pielęgniarstwo, ale nie ma jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu. Ona wtedy ślubuje, że będzie godnie reprezentowała uczelnię i opiekowała się pacjentami, godnie uczyła się. Natomiast taka osoba, która już ukończyła studia, ma pełne uprawnienia zawodowe, otrzymuje właśnie taki czepek z czarnym paskiem, taki jak mam. Są wtedy jakby równymi już członkami zawodu. A zainteresowanie zawodem pielęgniarki jest coraz większe. Drugi rok dziś czepkowany liczył ponad 100 osób, a w kolejnym naborze na studia zapisało się ponad 200 kandydatów. Jak przyznają władze uczelni, wykładowcy i praktykujący lekarze jednocześnie, nawet najlepszy specjalista bez pielęgniarki niewiele jest w stanie zrobić. To wynika również z tego, że oni z roku na rok są coraz lepiej wykształceni, coraz więcej umieją. Idzie to w dobrą stronę i to są, zresztą to już nawet mój ojciec dawno, dawno temu mówił to samo, że to nie są pomocnicy, to są nasi współpracownicy. I to ja mówię to zupełnie szczerze i zupełnie poważnie, ja tak uważam. Na moich zajęciach uczę mnóstwo empatii, tego potrzebują w tej chwili nasi pacjenci. Oprócz tego staramy się, aby ustawicznie się szkolili i przygotowywali do tego nowoczesnego pielęgniarstwa, które cały czas wchodzi na rynek. Myślę, że to będą prekursorzy tego nowoczesnego pielęgniarstwa, obsługi tych wszystkich urządzeń nowych, które są. Musimy pamiętać o jednym. Zawód pielęgniarki przestał być zawodem służki. Co podnosi prestiż i tym samym wpływa na coraz większe zainteresowanie studiami na tym kierunku. Nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.